Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Wracamy ponownie do akcesoriów, które są bardzo ważne dla detailerów. A dzisiaj porozmawiamy o pędzelkach. Pędzelki są czymś tak naprawdę bardzo ważnym w świecie detailingu, ponieważ pomagają czyścić zarówno elementy zewnętrzne, wszystkie szczeliny, kratki, elementy silnika, nadkola, felgi, a także i wewnątrz, czyli do wszystkich plastików, zarówno do czyszczenia, jak i do takiego wymiatania już na sucho. Tak się złożyło, że akurat firma Waxpro, która jest drugą taką chyba największą marką, brandem akcesoriów, jeżeli chodzi o polską scenę detailingową, tak naprawdę Waxpro chyba w ogóle, nie chcę tu pomylić, ale wydaje mi się, że było nawet przed Workstaffem, no ale to są dwie wiodące marki, tak? Waxpro, Workstaff, no i Waxpro w końcu poza mikrofibrami, jakimiś rękawicami i akcesoriami różnymi wychodzi w końcu ze swoimi pędzlami. Dlatego też postanowiliśmy oczywiście nagrać na ten temat odcinek, tym bardziej, że niektóre z tych pędzli testowaliśmy kilka miesięcy temu, ponieważ no, Paweł jest naszym tak naprawdę sąsiadem, kiedyś konkurencją, ale zdrową konkurencją, bo kiedyś też miał przecież sklep z kosmetykami, więc wiele rzeczy dla niego testujemy. No i cieszę się, że w końcu te pędzle już mają swoją finalną wersję i zagościły na półkach sklepowych, a my możemy nagrać jakiś odcinek i przedstawić Wam te akcesoria. Generalnie pojawiły się trzy rodzaje. Dodam, że mamy tutaj do czynienia z włosiem syntetycznym. No i mamy trzy rodzaje. Po pierwsze, takie twardsze. Nie wiem, czy będzie dobrze widać tą sztywność, ale widzicie, on tak łatwo się nie poddaje. To nie jest taki syntetyk bardzo, bardzo twardy jak do mycia, nie wiem, felg, silnika, gdzie mamy takie grube włosie. Zresztą, jak zobaczycie na przybliżeniu, to ten włos nie jest taki gruby, tak? Więc nadal zachowana jest ta sprężystość, żeby też nie przesadzać z agresywnością. Ten zdecydowanie bardziej będzie się przydawał do jakichś elementów zewnętrznych, może felg, ale też na pewno i wewnątrz do takiego porządnego czyszczenia jako zamiennik pędzli z włosem naturalnym. Jeżeli chodzi o te różnice włosie naturalne, syntetyczne, no to jest ten temat, że naturalne na początku potrzebuje więcej chemii, jeżeli się jej opije, to później fajnie spienia i oddaje. Syntetyk działa od razu, no bo jakby nie wchłania tak, w siebie tej wilgoci, tylko od razu rozpracowuje nam produkt. Taka jest różnica. Więc ten czarny włos to jest opcja taka najagresywniejsza z tej gamy Waxpro i mamy oczywiście tutaj trzy rozmiary, większy, pośredni i mniejszy. Brakuje może takiego najmniejszego, chociaż szczerze mówiąc one są najrzadziej używane. Wydaje mi się, że te trzy rozmiary są takie najbardziej optymalne. Drugim pędzlem też syntetyk, już bardzo delikatny. Zobaczcie, jak on się poddaje. Taki wręcz już miziator pudrowy, bardzo delikatny. On też może być do chemii, natomiast może się świetnie sprawdzić do takiego finalnego wymiatania, jeżeli chodzi o wnętrze, tak? Chociaż i do zewnątrz też, jeżeli mamy do czynienia z, nie wiem, lakierem typu czarne uni, czy jakieś listewki uni, musimy jednak tam popracować pędzlem, no to lepiej wybrać coś takiego niż coś twardszego, więc to też jest pewna uniwersalność i zawsze musimy dobierać to pod dany samochód, pod dane potrzeby. No i trzeci pędzel, który stał, tak naprawdę już jakiś czas jest gdzieś tam w obiegu tego rodzaju pędzel na rynku. Kilka firm coś takiego zaproponowało, czy jest to to samo, no nie wiemy. Też syntetyczne włosie, takie bardzo już delikatne, jak dla kobiet do makijażu, tak? I to jest zdecydowanie już pędzel do takiego finalnego właśnie wymiatania, chociaż widziałem, że niektórzy też używają z chemią. Ja osobiście wolę go właśnie do takiego odkurzania. Fajnie też wyłapuje sobie pyłki, później możemy go wytrzepać i jest naprawdę bardzo delikatny, no chyba, że zaczynamy mocno przyciskać, no to wszystko porysuje, czy to fibra, czy cokolwiek. I on występuje tylko w tym jednym rozmiarze. Mam tutaj przygotowany taki elemencik czarny, co prawda nie uni, tylko z ziarnem, ale tego ziarna jest niedużo. Tą część tutaj lekko przepolerowałem, są jakieś grubasy, ale no chciałem, żeby nie było jakiejś tutaj siatki, rys i masakry, więc spokojnie będziemy mogli zweryfikować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o agresywność poszczególnych pędzli. No zawsze w którymś momencie, tak jak mówię, przy tym dociskaniu w końcu zacznie ten pędzel nam rysować, natomiast korzystając z tych delikatnych takich do wymiatania pyłków, zależy nam jednak na tym, żeby na przykład mając wewnątrz piano, móc sobie to wszystko spokojnie wymieść, bez porysowania po prostu.
Przejdźmy w takim razie do tego testu agresywności, a później jeszcze pobawimy się tymi pędzlami w trakcie mycia i zobaczymy, jak nimi się pracuje, jak zachowują się poszczególne włosia. Na początku zaczniemy od najbardziej agresywnego, czyli od Melmana. Tak został nazwany ten pędzel. Swoją drogą Waxpro ma zawsze ciekawe nazwy wszystkich akcesoriów i to jest jakieś nawiązanie zawsze do kreskówek, do bajek. Dobra, na początku po prostu przejadę tym pędzlem delikatnie. Czy coś się zaczyna pojawiać? Czyli przy takim delikatnym przecieraniu nic, no ale rzadko tak czyścimy. Mniej więcej jest to zazwyczaj taki docisk. Coś tu się zaczyna pojawiać, przynajmniej ja widzę już. Są to bardzo delikatne. Jest to normalne przy tego typu pędzlach i tutaj jakby przy tej twardości absolutnie nie spodziewałbym się, żeby było inaczej. No i teraz mocniej, tak? Jeżeli byśmy sobie tam czyścili. No i tutaj się coś pojawiło. Normalne. Nie są to jakieś bardzo agresywne, ponieważ no, mamy też na rynku syntetyczne pędzle bardzo twarde, gdzie rzeczywiście robi się pogrom. Natomiast no, coś powstaje. No, po prostu no, normalne, tak? Jeżeli chcemy mieć agresywność, to tak jest. Tak samo jest w gamie innych producentów, jeżeli chodzi o pędzle. Dobra. I teraz mamy Alexa. Czyli ten, no już tak naprawdę bardzo delikatny pędzel. I też sobie zrobił najpierw takie po prostu. Bez docisku, tak jak i robiłem. I tu słuchajcie, się nic nie pojawia moim zdaniem. Ja nic nie widzę. W Melmanie już się pojawiały w pewnym momencie, nawet bez docisku, przejazdach. A tu jest ok. To jest fajna informacja, bo możemy taki pędzel użyć, to co mówiłem. Mając do czynienia z naprawdę zadbanym autem, jeżeli nie chcemy, pracujemy na zewnątrz, gdzieś tam wokół emblematów, nie potrzebujemy dużej agresywności pędzla. Zresztą zawsze powinniśmy to wszystko tak dobierać, że chemia ma działać, pędzel ma być jakimś tam dodatkiem i wtedy ten pędzel nam fajnie zadziała i nie zrobi bałaganu. Troszeczkę mocniej teraz. Teraz słuchajcie, dopiero jak mocniej robię, to zaczyna się pojawiać tak jak przy Melmanie bez docisku. O, tak bym to porównał. Nie wiem, czy to widzicie. A. Tutaj, o. Ale są naprawdę... To też ciężko jest wszystko pokazać wam na ekranie, ale jest bardzo delikatnie, nie? No i teraz zrobimy takie jeszcze czyszczenie fest. No, powstały, ale powiem wam, że nie jakoś strasznie duże te zarysowania, tak? Bo porównując, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, do Melmana, no to tutaj jak jedziemy, to jest przy takim czyszczeniu jest naprawdę ostro. Znaczy ostro, no jest dużo bardziej na powierzchni, o, widać, nie? No tu jest delikatniej, przy takim na maksa czochraniu. Więc fajnie, Aleksik zdecydowanie bardzo delikatny. Ja bym już ten włos zaliczył do takich pudrowych, najdelikatniejszych, no ale zobaczymy właśnie teraz, jak sprawdzi się ten najdelikatniejszy, czyli Royal. No i lecimy teraz Royalem, czyli tym takim kosmetycznym. Na początku... Nic tu się nie pojawia nam. Absolutnie. Jest bardzo delikatnie. Czyli tak samo jak przy tym pośrednim, przy Aleksie, tak? Czy delikatniej? Być może, no ale tam też nie było żadnych zarysowań. Troszkę mocniej teraz? Trochę. Moim zdaniem to są mniejsze zarysowania. Są tak jakby takie pojedyncze. Wydaje mi się, że to nie jest nawet kwestia tego, że samo włosie może rysować. Tylko słuchajcie, jakieś drobinki pyłu, które teraz mi się przyczepiły, no i jakby pociągając ten pędzel, one tworzą dopiero, wiadomo, jakieś mikrorysy. No i teraz troszeczkę agresywniej. No i tutaj wiadomo, że już powoli się zaczyna coś tworzyć, tak, jeżeli sobie będziemy tam tak ostro wecować. Ale jest to siateczka takich bardzo, bardzo drobnych. Powiem wam, że tak naprawdę między tym pośrednim, czyli Alexem, a tym Royalem już nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. Ciężko tutaj powiedzieć, który będzie delikatniejszy. To już kwestia tego, który włos nam bardziej tak pasuje w pracy, ale oba z
sprawdzą się bardzo, bardzo dobrze. Zacząłem najpierw od fek, co prawda one są już wstępnie umyte z tego pierwszego brudu i wziąłem sobie z Revive'a Pre-Clean Bug and Grime Remover, czyli taki produkt do owadów, trochę prełoż, ale można go wykorzystać zamiast APC, z tym, że jest to produkt bliski neutralnemu, więc jest bardzo delikatny, ale ostatnio sobie to testuję, więc chciałem sprawdzić. Tutaj też nie ma dużych zanieczyszczeń. Już na pierwszy rzut czuć jakby różnicę w pracy. Widzicie, jak pędzle się układają. Ten z czarnym włosem jest dużo, dużo sztywniejszy, więc lepiej dochodzi sobie w te szczeliny, jeżeli chcemy doczyścić tu gdzieś przy śrubach. Dużo łatwiej się nim pracuje. Natomiast ten delikatny, on zobaczcie, układa się po prostu jak... czyści jakby całą powierzchnią, tak? Więc to nie jest pędzel do czyszczania jakichś szczelin, raczej do większych powierzchni, tak? Tu przy śrubach jeszcze ok, bo on ładnie, zobaczcie, sobie wchodzi i można o, na takiej zasadzie wyczyścić, a szczególnie no tutaj w tych śrubach zawsze jest problem, więc to w sumie fajnie działa, tu mi się bardzo to podoba i on też, zobaczcie, fajnie spienia, widzicie to? Nawet słychać, jak ta piana się tam ubija. Czarny, no czarny nie. Czarny jest sztywniejszy, tak, on ma zupełnie inne zadanie, no ale lepiej nam wejdzie w te wszystkie szczelinki. Przejdźmy może teraz tutaj u szczeleczki. Najpierw sobie zacznę tutaj od tego sztywnego. Bardzo fajnie, wystarczająco tutaj spienia produkt, zresztą ten produkt akurat jest taki pieniący. Przez to, że jest sztywniejszy, jest też bardzo precyzyjny. Zobaczymy, jak zadziała teraz ten. No to jest taka miotełka, widzicie, no nie do końca... Nie do końca jest dobry do pracy z chemią, z dużą ilością chemii. Chociaż na, no, tak jak widzieliście, przy śrubach sprawdził się, tak? Bo tam są miejsca, że się sprawdzi, ale na pewno, jeżeli będziemy mieli do czynienia z powierzchniami bardzo brudnymi, gdzie potrzebujemy mocniej zadziałać, no to może to nie być najlepsze rozwiązanie. Z drugiej strony jest bardzo delikatny, więc jak dodamy do tego dobrą chemię, to też powinno być ok. Tu sobie na progu zobaczymy jeszcze plastikowym. O, tutaj na przykład jak muszę zrobić ten rant, to on wymiata sobie całą powierzchnią, ale nie mogę zrobić takiego szorowanka jakby, tak? Jeżeli ta powierzchnia byłaby bardzo brudna, bo przy tych mniej zabrudzonych powierzchniach nie będzie miało to większego znaczenia. Teraz sprawdzimy sobie, jak te pędzle działają przy po prostu listewkach, uszczelkach i pod klamkami, bo to mnie mocno interesuje. Także spryskujemy sobie tą powierzchnię. Najpierw ten mocniejszy, no i znowu możemy działać precyzyjnie. Żeby wymiatać wszystko. Ten włos jest na tyle precyzyjny i syntetyczny, ma też to do siebie, że się skleja. Zobaczcie, że pracuje tylko po uszczelce, a nie wyjeżdża mi na listwy, tak? No troszeczkę inaczej będzie w przypadku pewnie tego. Tak, no widzicie, on tak sobie przeskakuje. Jest bardzo delikatny i mam wątpliwości, czy on na pewno będzie dobrze współpracował z chemią. Musicie sami to sobie sprawdzić, ocenić. No na pewno jeżeli chcemy oszczędzić powierzchnię, nie chcemy, żeby tam absolutnie nam się nic nie porysowało, no to na pewno jest to świetne rozwiązanie, bo to pokazał ten test delikatności, ale pracuje, on się mocno nadaje, więc pracuje się nim specyficznie. Powiem wam, że ten czarny Melman, dobrze pamiętam? Melman. Nie wiem, czy nie zastąpi. Ja jestem fanem z naturalnego włosia pędzli. Natomiast nie wiem, czy on nie zastąpi mi tych naturalnych do właśnie takich prac, bo bardzo fajnie się nim pracuje. Ten, słuchajcie, tu akurat fajnie się nam wpasowuje, bo zobaczcie, że wchodzi tam głęboko, gdzie, do środka, gdzie żaden inny pędzel nie wejdzie. O, to jest też ciekawe. Może warto byłoby mieć w przypasku dwa i po prostu sobie zmieniać. To jest ciekawe. Interesują mnie teraz tutaj te emblematy. Kurczę, trochę boję się tym czarnym włosem syntetycznym, więc zacznę od Alexa. Ciężko powiedzieć, tu nie ma jakichś dużych zabrudzeń, tak? To jest bardziej taka miotełka,
Chociaż z drugiej strony, używając mocnej chemii, tak wszystko wyjdzie. No. Chociaż no, jeżeli mamy stare auto, jakieś klasyczne i tutaj jest bardzo dużo osadów, będziemy pracować produktami kwasowymi, żeby to oczyścić, no to raczej on nie da rady, tak? No dobra, zrobię jeszcze tutaj tym. Ten lakier i tak nie jest idealny. Co prawda jest grafitowy, więc też dużo wybacza i kryje. Nie no, do tych uszczelek jest naprawdę ten świetny. Działa bardzo precyzyjnie. To widać tutaj, nie? Jak zupełnie inaczej pracują te włosy. Ten, możemy powiedzieć, troszkę wspomaga pracę chemii, a ten rzeczywiście szoruje i czyści. Ten lakier jest trudny do weryfikacji, dlatego ja zawsze sprawdzam pędzle na tych elementach czarnych. Natomiast tak czy inaczej, no przecież trafiają się też i takie auta, tak? Nie zawsze robimy czarne. A tutaj, słuchajcie, ani po tym bardzo delikatnym, no nie ma śladów i tutaj absolutnie to trzeba było chyba szorować mocno, żeby coś się pojawiło. Ale też po tym czarnym melmanie ja absolutnie nie widzę, żeby coś tutaj doszło. No być może to jest kwestia lakieru, ale naprawdę długo się wpatrywałem, więc wydaje mi się, że zasługą tego też może być dobra chemia, która, to co mówiłem, piana robi ten bufor, lepiej się pędzel ślizga po tej powierzchni i dlatego nam nie rysuje, więc myślę, że mimo wszystko tego czarnego warto zacząć używać też do takich powierzchni. No oczywiście, jeżeli mamy auto zrobione, robimy jakiś serwis, tak, a chcemy domyć te szczelinki, to zaczynajmy od tych delikatnych pędzli. Te agresywne zawsze nam gdzieś tam mocno mogą porysować. Ale najważniejsze tak naprawdę jest i tak zawsze bieżąca pielęgnacja. Chociaż wiem właśnie, że często przyjeżdżają auta tylko na serwis, długo nie myte i nagle się okazuje, że jest bomba. No i musimy podomywać też i te szczeliny, tak? I tutaj możemy sobie kombinować. Jeszcze na koniec wpadłem na taki teścik, żeby zobaczyć, jak włosie zachowuje się od tej strony roboczej, tak? Dlatego wziąłem szybę i zacząłem sprawdzać. A to dlatego, że generalnie ten pędzel, czyli Royala, zawsze pozycjonowałem jako taki pędzel tylko do wymiatania kurzu. Natomiast on jest teoretycznie taki bardziej gęsty, długość włosa minimalnie krótsza, no ta gęstość ma wpływ na to. I on, zobaczcie, no rozdziabia się ten włos, ale działa jakby całą powierzchnią. No, nie będzie to takie skrobanie jak przy sztywnych włosach naturalnych czy syntetycznych, twardych. O, widzicie? I teraz mamy to czyszczenie. Ale z drugiej strony w porównaniu do tego Alexa, zobaczcie, ten włos się w ogóle jakoś dziwnie zachowuje, on się ślizga. Wydaje mi się, że on będzie czyścił najmniej. Zrobiłem też sobie próbę na boczku, na drzwiach, żeby zobaczyć, jak chemia sprawdza. No nie mam teraz bardzo brudnego auta z brudnymi plastikami, ale będę to dalej wałkował. Wziąłem Inside Cleanera z Cleantecha i po prostu tymi pędzlami zacząłem czyścić na mokro. I powiem Wam szczerze, że ten Royal wydaje mi się, że nie będzie tylko pędzlem na sucho, do pracy na sucho, do wymiatania, ale może być świetną alternatywą do również czyszczenia. Oczywiście nie zastąpi nam twardej szczotki czy twardego pędzla przy tych bardzo brudnych autach, ale mimo wszystko warto próbować i wydaje mi się, że lepiej się sprawdzi niż ten Alex. A Alex zdecydowanie bardziej do pracy typowo na sucho, czyli już jako ta miotełka. Także szczerze mówiąc, sam się czegoś nowego nauczyłem o tych pędzlach. Dalej będę to wałkował i będziemy Wam gdzieś tam zdawać jeszcze relacje. Natomiast fajnie, że pojawiły się te nowe pędzle od Wax Pro. Myślę, że ciekawa alternatywa i warto mieć je również w swoim asortymencie. Po prostu ten twardszy, sztywny, na pewno może powalczyć trochę z naturalnym włosem, typowo do czyszczenia i tutaj ten test na tej szybie to pokazał. Te dwa do pracy na sucho, z małym ale, że ten Royal jednak też wydaje mi się, że może być fajny do pracy na mokro. Jeżeli chodzi o Alexa, czyli tego najdelikatniejszego, na mokro nie do końca, chociaż tutaj też widzieliście, że na przykład przy felgach fajnie się sprawdził w tych śrubach, żeby tam w środku dobrze doczyścić. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trochę się rozgadałem na temat samych pędzli, to tak zawsze jest. Jeżeli mieliście już styczność z tymi nowymi pędzlami, to oczywiście piszcie o tych pędzlach, które Wy najczęściej używacie. Budujmy tą bazę wiedzy tam w komentarzach. Pamiętajcie też, że zawsze po odcinku w naszym sklepie pielęgnowaćauto.pl możecie znaleźć te produkty w obniżonych cenach. Zachęcamy również do wstąpienia do naszego klubu detailera. Tak naprawdę wystarczy założyć konto, wtedy zbieracie te MX coiny, które wymieniacie później na niższe ceny przy zakupach.
A dodatkowo te produkty też zawsze po tym filmie, nie dość, że są w niższych cenach, to możecie otrzymać dodatkowe te coiny, więc będzie ich więcej. Dzięki za uwagę w tym odcinku, no i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, cześć!